tarczowej. Nie, w ogóle. Bardzo zły pomysł, bardzo zła w ogóle jest, wie pan, nie wiem kto to załatwia, kto to w ogóle, o czym to my, wie pan, myśli, bo to przecież my za to wszystko musimy zapłacić. Wszystko, proszę pana, jak ja na przykład mieszkam na Dąbrowszczaków, to i dowód. Ale też mieszka. To, to jest dla mnie poroniony pomysł w ogóle, zmienianie w ogóle ulic, bo to bije w naszą kieszeń. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Starsi ludzie przyzwyczaili się do tej obecnej nazwy, także będzie to na pewno bardzo duże utrudnienie dla starszych ludzi. Dla młodszych też, ale ogólnie to jest, wiadomo, koszt, także to nie jest tak, że będzie bez kosztów zupełnie, wiadomo, pójdzie to z naszych podatków. No jestem niemile zaskoczony, bo uważam, że Dąbrowszczaków to jest tak jak Nowy Świat, Chmielna znana, Dąbrowszczaków naprawdę północ. To jest absurdalna sprawa. Tym bardziej, że tutaj mamy i przychodnie, i pocztę, i urząd skarbowy. No, szereg jest takich instytucji, że zmiana dowodów rejestracji dla ludzi to jest w ogóle niemożliwe. No. Wręcz kłopotliwe. Tak. Tak. Właśnie dużo właśnie ta dzielnica ma ludzi starszych i to było uciążenie, bo w dowodach we wszystkich tam sprawach trzeba by było to wszystko załatwiać od początku. Także absolutnie jestem na nie. Co pani sądzi na temat zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków? Dla mnie to jest okropna głupota. Tyle lat człowiek żyje na świecie i w ogóle... Nie, ja się nie zgadzam z tym w ogóle. Jestem za tym, żeby nie zmieniali, bo to jednak mimo, że mówią, że żadnych nie będzie odpłatności, żadnych spraw formalnych, ale tak jak jest prowadzona działalność, to uważam, że na pewno będą ludzie zmuszali do tego, żeby był na działalności prawdziwy adres. To się wiąże z podatkami, niepodatkami, składkami różnymi i tak jak w firmie, to jest to kłopotliwa sprawa. Czy państwa zakład jest kojarzony jako fryzjer na Dąbrowszczaków przez klientów? Tak, kojarzony jest, bo to jest lokal od 50. któregoś roku. Niezmiennie tyle lat pracujemy. Ja osobiście pracuję tutaj 53 rok. Z bardzo różnych powodów by się ten pomysł zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków nie podobał. Po pierwsze dlatego, że jestem przekonany, że o takich rzeczach powinni współdecydować mieszkańcy. Po pierwsze dlatego, że to oni będą ponosić wszelkie praktyczne konsekwencje zmiany nazwy ulicy, związane z tym, że tam kawałek dalej jest urząd skarbowy, który dla adres przy rozmaitych umowach i formularzach należy znać. Po drugie dlatego, że nie lekceważyłbym takiej wartości sentymentalnej związanej z tym, że się od zawsze mieszka przy jakiejś ulicy i wszystkie wspomnienia ma się związane właśnie z tym adresem. Po trzecie wreszcie dlatego, że jestem przekonany, że mieszkańcy też mają prawo do współdecydowania o przestrzeni symbolicznej, która ich otacza i o tym, jacy patronowie, jakie wartości tym samym są w najbliższym otoczeniu. No i mam takie poczucie, że jednak próba decydowania tego na poziomie obecnie głównie ustawowym to jest jakiś brak szacunku dla mieszkańców.